Cześć, z tej strony BN23, witam was po tygodniowej, ponad chyba przerwie na moim kanale, albo równo tygodniowej. No, powracam, czy w wielkim stylu to się okaże, po prostu miałem mniej czasu i nie miałem też chęci takiej do nagrywania. A teraz chęci wróciły, trochę poogarniałem inne rzeczy, przez to zyskałem też czas i mogę nagrać ten film. No i ostatnio mieliśmy w Poezji Widzów, bo to jest kolejny odcinek z tej serii, finał Żółtych Trupów, czyli takiego poważniejszego utworu Mateusza. A teraz Mateusz postanowił napisać takie opowiadanie, które jest jednym wielkim memem i żartem. Miałem je przeczytać w piątek, ale wtedy niestety nie miałem czasu. I też akcja zaczyna się w piątek, z tego co wiem, tak żeby było ciekawie, bo bym data filmu była taka sama jak data akcji w tym opowiadaniu, no ale niestety się tak nie udało. Także no dzisiaj jest czwartek, także już prawie tydzień po napisaniu tego. Zobaczcie, miniaturka jest potężna. Tutaj jest wiele różnych rzeczy. Ta koza to nawet nie wiem co to jest, ale jest kek, jest mądre mistyczne drzewo, jest klaun jakiś, Janusz Nosacz. Jest klej, tutaj sugerujący, że to jest od klejka, bo trzeba przykleić. Mamy Krecika, mamy Axreya, no i mamy Eredina. Eredin to jest Michał, ponieważ ma tą postać króla dzikiego gonu. Nasz kolega discordowy na awatarze. No i dobra, zaczynajmy. Prolog. Witam w multiversum od klejki. Pewnie wielu z was zastanawia się, o czym właściwie będzie to opowiadanie. Cóż, dobre pytanie. Ale nawet ja, pisząc ten prolog, nie wiem, co wydarzy się dalej. Ale od klejka. Jedno jest pewne. Jeśli oczekujecie od tego opowiadania ciekawych wątków, rozbudowanych postaci, czy po prostu dobrej zabawy, to niestety nie znajdziecie niczego z tych rzeczy. Opowiadanie to będzie bardzo przykre i po przeczytaniu go możecie stać się podobni do Axreya. A to nie. Przykre. Jeśli jednak nadal uważacie, że czytanie go to dobry pomysł, proponuję wypić coś ciepłego lub ewentualnie założyć sweter, gdyż opowiadanie to może bardzo was zmrozić. No to akurat jest dość ciepło w domu, a dodatkowo mam na sobie bluzę, bo niedawno przyszedłem z dworu, więc nie powinno być źle. Kto będzie głównym bohaterem tej opowieści? Będzie to człowiek o wielu imionach. Ma ich aż tyle, że nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać. Ale w uniwersum żywieckim ukrywa się pod pseudonimem Manweru, choć ja będę nazywał go Michał. Oczywiście Michał nie będzie jedyną postacią, pojawi się ich tu więcej, każda z postaci będzie trochę inna. Jednak w rzeczywistości wszystkie będą takie same, ponieważ będą posiadać jedną wspólną cechę. Intergalaktyczną odklejkę. Pisząc opowiadanie tego typu, powinien na wstępie dodać, że opowiadanie to powstało tylko i wyłącznie w celach humorystycznych i nie ma ono na celu nikogo obrazić. Jednak pisząc tak, skłamałbym, ponieważ w rzeczywistości tak nie jest. Co jest? Opowiadanie to ma na celu obrazić wiele rzeczy, najbardziej inteligencję widza. O nie. Dlatego jeśli posiadasz przynajmniej minimalny szacunek do samego siebie, rozdatnia IQ radziłbym zakończyć czytanie tych wypocin. O nie. To już czytanie nas, to już zniechęcanie na starcie. To jest chyba dla osób o mocnych nerwach. Nadal tu jesteś? Cóż, współczuję. A jeśli zostałeś, to zapraszam do zapoznania się z dalszą treścią tej chorej opowieści. Witajcie w Multiversum Odklejki. Jezu. Rozdział pierwszy. Piątek odklejki, początek. Ja wiem. Dobra. No zobaczymy, co tu przygotował. Nie no, mam nadzieję, że nie będzie jakichś takich... Nie no, mówił, że takich przesadnych żartów nie będzie, tylko po prostu będzie to odklejone na maksa, że nie będzie wiadomo, o co tu chodzi nawet. 23 kwietnia 2003 roku, a to data sama by się dzienna zgadzała, ponieważ jeśli chodzi o datę roczną, no to jest to sprzed 20 lat. Michał mieszkał w małej wiosce, która nie była zwykłą wioską, mimo że na pierwszy rzut oka tak wyglądała. Na drzewach zamiast jabłek rosły kleje super glue, a gdy padał deszcz na ziemię nie spadła woda, a butle z tlenem. Wchodzenie na tereny leśne było niemożliwe, gdyż mech występujący tam gęsto posiadał magiczne właściwości klejące i po wdepnięciu w taki mech choćby na chwilę zostawał się tam na zawsze. Choć osoby, które miały dodatnie IQ, po prostu zdejmowały buta i wychodziły z lasu. Niestety w wiosce nie było ich wiele, gdyż 99% jej populacji byli totalnymi imbecylami. Prawdziwe legendy głosiły, że wioska tak w dawnych czasach była zamieszkiwana przez istoty fantastyczne. Jednak potem wioska stała się tak przykra, że nikt nie chciał w niej mieszkać.
łącznie z grawitacją. Grawitacja puściła wioskę i wszystko się odkleiło, a fantastyczne postaci spadły z planety w ciemną otchłań. Jednak pewnego dnia na wioskę spadł deszcz. Jednak nie był to zwykły deszcz. Był to magiczny deszcz przyklejki, a z chmur zamiast wody leciał klej. Wioska ponownie się przykleiła, ludzie zaczęli ją osiedlać. Jednak fantastyczne istoty nigdy więcej nie wróciły. Michał znał tą legendę i czytał o niej wiele książek oraz teorii. Niektóre teorie twierdziły, że istnieje szansa na powrót fantastycznych stworzeń, na co bardzo liczył Michał, dlatego większość dnia spędzał na czytaniu tych teorii, czy wyobrażeniu sobie, jakby to było, gdyby jego świat był otoczony przez minotaury, gryfy czy elfki. Co do tych ostatnich miał największe nadzieje, gdyż były to jego ulubione stworzenia fantastyczne. Zapewne zastanawiacie się, jakie elfki najbardziej lubił Michał. Odpowiedź jest prosta: wszystkie. Michał lubił elfki ubrane w starożytne zbroje oraz lekkie stroje leśne. Jednak najbardziej lubił elfki rozebrane i często o nich śnił. Co do snów Michała, były one chore. Jednak opisywanie ich tutaj jest zbędne, gdyż nikt o zdrowym umyśle nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Nawet sam Michał ich nie rozumiał. Wracając do rzeczywistości, Michał mieszkał w wiosce wraz ze swoim bratem Axrayem, który był prawie tak bardzo odklejony jak on. Jednak różnili się w wielu aspektach. Axray bardzo często płakał i był przykry. Oraz jak sam twierdził, życie nie ma sensu i ino pod górkę więcej nic. Michał z kolei był optymistą i nawet w porażkach widział zwycięstwo. Nigdy nie płakał i zawsze dawał z siebie wszystko. Michał pomimo swojej odklejki był postacią godną naśladowania oraz można powiedzieć, że był on wygrany. Niestety nie można powiedzieć tego o Axrayu, który był jego przeciwieństwem. A jedyne co łączyło te postacie to silna odklejka. Mieszkali oni wraz ze swoimi rodzicami, którzy nie za bardzo się nimi interesowali, gdyż jak sami stwierdzili, te dzieci są tak tępe, że nie ma dla nich nadziei. Tata Michała pracował całymi dniami, jedyne co robił w domu to spał. Nie dziwię mu się. Na jego miejscu też jak najszybciej zarobiłbym jak najwięcej pieniędzy i opuścił tą smutną rodzinę. Tata Michała pewnego dnia udał się do sklepu po mleko. Prawdopodobnie wpadł na magiczny mech i był zbyt głupi, by zdjąć buty, ponieważ wyszedł miesiąc temu i do dziś nie wrócił. Michał i Aksar jednak uważali, że na pewno niedługo wróci i nie przejmowali się tym. Mama Michała również pracowała i dość rzadko była w domu. A gdy już tam była, nie miała wiele czasu oraz chęci na wychowywanie Michała oraz Axraya, których już wcześniej wspomniałem, spisała na straty. W sumie trochę przykre. Michał spędzał całe dnie w domu, gdyż jego mama nie wypuszczała go na zewnątrz, by się nie zgubił albo gdzieś nie przykleił. Dodatkowo uważała, że trochę wstyd chwali się tak tępym dzieckiem. Gdy znajomi odwiedzili mamę Michała, ta chowała go do szafy i udawała, że bawi się z nim niedźwiedzia. Zabawa ta polegała na tym, że gdzieś w domu czai się niedźwiedź, a Michał musi się ukryć oraz siedzieć cicho, by nie zostać przez niego dorwany. Michał był bardzo dobry w tą zabawę, ponieważ ani razu nie został złapany przez niedźwiedzia. Trochę to smutne, jak się o tym czyta. Jakby pomyśleć, że takie coś się działoby naprawdę w jakimś domu. Mama Michała nagradzała go za to magicznymi cukierkami i sokiem malinowym. A przynajmniej tak myślał Michał. Tak naprawdę sok był tylko wodą z cukrem w czerwonej butelce, a cukierki to tak naprawdę kulki zrobione z mąki oraz kleju pokryte barwnikiem. Boż. Nawet nie smakowały one Michałowi, ale mama mówiła, że jeśli będzie jadł, to w przyszłości wyrośnie na potężnego wiedźmina. Michał w domu nie nudził się, miał on wiele zajęć. Większość czasu spędzał czytając książki. Szkoda tylko, że nie umiał ich czytać. Oprócz tego Michał był bardzo dobrym szachistą, grał on w szachy wraz ze swoim bratem Axrayem, którego często pokonywał. Axray bardzo denerwował się, gdy przegrywał w grę. Zachował się wtedy, jakby przegrał całe życie, często mówiąc słowa, których wolę tutaj nie przytaczać, by zachować family friendly. Michał często pokonywał Axraya tajemnym ruchem, który nazywał Gambit Expialdo. Polegał on na poświęceniu godności, by wygrać grę. Axray złościł się, że ciągle przegrywa z Michałem. Opracował więc całkowicie nowy ruch, który stosował w każdej grze, gdzie sprawy nie szły po jego myśli. Polegał on na położeniu na planszy widelca oraz noża prostopadle do siebie, a następnie odwróceniu planszy. Dzięki takiej zagrywce Axray, przegrywając grę, nagle zaczął ją wygrywać, ponieważ grał teraz figurami Michała. Co? No jasny grzyb, mówił Michał, gdy Axray stosował ten ruch. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego Michał nie mógł również skorzystać z tego samego ruchu. Przecież jeśli Axray odwróciłby planszę, a Michał odpowiedział tym samym, nic by się nie zmieniło. Niestety Michał nie miał widelca i noża. Michał przegrywał z Axrayem niezliczoną ilość partii, jednak nie poddawał się i ciągle dążył do bycia coraz lepszym. Po kilku dniach intensywnego treningu Michał wszedł na tak wysoki poziom, że Axray, nawet stosując swój koronny ruch, polegający na odwróceniu planszy, nie był w stanie pokonać Michała.
Aksel uznał, że to bez sensu i czas porzucić karierę szachisty, co było przykre. Oczywiście nie dlatego, że Aksel się poddał, bo to akurat nikogo nie dziwi. Dlatego, że Michał nie miał teraz z kim grać i został zmuszony, by również zakończyć karierę. Michał często śmiał się z Akseja, gdy wygrywał z nim nie tylko w szachach, ale i w każdej innej dziedzinie. Pewnego dnia Akseja dostał od mamy nową grę planszową, którą grał po nocach, gdy Michał spał. Gra miała tytuł Dżungla i polegała na pokonaniu swojego przeciwnika za pomocą 8 zwierząt, gdzie każde zwierzę miało inną siłę i różniło się umiejętnościami. Aksaj grał w tą grę na niewidocznym, by pewnego dnia zaskoczyć Michała i pokonać go choć w jednej konkurencji. Po rozegraniu setek gier z samym sobą zaprosił Michała do wspólnej rozgrywki. Michał przyjął to wyzwanie. Dobra, teraz cię pokonam, nie masz ze mną szans, powiedział Aksaj. Przekonajmy się, odparł Michał. Aksel i Michał zaczęli grać, a Aksel ku swojemu zdziwieniu przegrał grę po kilku ruchach. Hehe, żywiec, puu! Wykrzyczał Michał. Dobra, zamknij tą mordę, indyczy, odparł Aksel, po czym spłakał się i uciekł do pokoju oraz nie wychodzi z niego przez kilka dni. Michał był smutny, ponieważ sam nie wiedział, co ze sobą zrobić. Pewnego dnia znalazł na półce książkę, która była stworzona prawie z samych obrazków. Dlatego Michał mógł ją czytać. Dowiedział się z niej wiele ciekawych rzeczy. Z tego, co zrobiła książka, ta wyjaśnia coś o przenoszeniu się w światy fantazy. Michał bardzo zainteresował się tym tematem i zaczął czytać książkę całymi dniami. Zawsze marzył o tym, by chociaż na chwilę przenieść się do magicznego świata, w którym jego odklejka nie ma znaczenia, a przyjaźń wygrywa z siłami zła. Michał dowiedział się, że jednym ze sposobów, by wejść w świat fantazy, jest otwarcie portalu. Jednak dla Michała wydawało się to zbyt trudne i nie mógł pojąć on tego swoim umysłem. Jednak nie poddawał się, gdyż w przeciwieństwie do swojego przykrego brata był wygrany. Czytał dalej i zagłębiał się w temat. W końcu dowiedział się, że możliwe jest przenoszenie się do światów fantazji podczas snów. Sposób ten wydawał się dla Michała dużo bardziej sensowny i stwierdził, że przetestuje go najbliższej nocy. Miał już się doczekać, aż w końcu słońce zajdzie i wyczekiwał tego momentu cały dzień spoglądając przez okno. W końcu doczekał się. Słońce zaczęło zachodzić, a Michał zjadł kolację oraz poszedł spać. Miejmy tylko nadzieję, że nikt nie przerwie mu snu. Czyli Michał, można powiedzieć, poszedł w dreamwalking, czy jak to się tam nazywało. Tak jak szkarłatna wiedźma w Marvelu. No, nie wiem jak to ocenić. No, chyba można to tylko określić dwoma słowami, ale odklejka. No, rzeczy, które się tu wydarzyły, były tak pogmatwane, tak absurdalne i tak abstrakcyjne, no ale taki był cel autora i to jak najbardziej się udało. Co będzie w kontynuacji, czy będzie kontynuacja, nie wiem, pewnie będzie, ale co w niej będzie, nie mam pojęcia. Dość ciężko się to czytało, w sensie, tak, no tak, było to na pewno coś nowego. Ale generalnie, no, taki zamysł miał Matt i okej, rozumiem to. Także, no, oczywiście piszcie swoje opinie w komentarzach, chciałem napisać w swoich komentarzach. Znaczy, to miałoby też by sens, ale trochę głupie stwierdzenie, moim zdaniem. Ale wiadomo, o co chodzi. Po prostu zachęcam do dyskusji w komentarzach, w sekcji komentarzy. Dobra, trochę nie nagrywałem i widzę, że wypadłem z sprawy. Generalnie miałem też taki pomysł. Chyba sobie zakończymy to HC z Kingdoma. W sensie, że nie poddaję się i kończę serię, tylko że może w jednym odcinku uda mi się te trzy ostatnie poziomy nagrać. O to mi chodzi, to mam na myśli. Później byśmy zaczęli serię z Iron Marines. Może by był powrót Kingdom Rush Lore po tej przerwie i Kingdom Rush Teorię też. Byśmy tam starali się poprawić to jakościowo, te filmy. A jeszcze tak myślałem, jakbym czytał nie poezję widzów, która często jest pisana dla żartu, dla mema, a coś może poważniejszego też. Jakbyście podsyłali fragmenty jakichś takich książek, takich, nie wiem, może być nawet fantazy, tak? Tylko że pisane przez już większych autorów, jak Tolkien, czy Sapkowski, czy Martin i tak dalej. W sumie zastanawiałem się nad takim czymś. Zastanawiałem się też nad robieniem takiego dubbingu do różnych postaci z gier, czy książek, czy coś takiej własnej jakby autorskiej interpretacji różnych postaci z różnych filmów, książek, czy gier. Ale zastanawiałem się, czy takie coś by nie mroziło i czy nie byłoby przykre, więc muszę przemyśleć ten pomysł. No i co, w tym odcinku to było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!